Pogoda jest piękna. Wybrałem się na taką popołudniową przejażdżkę, więc przy okazji powiem, co się zmieniło w rowerze. Dorzuciłem bardzo fajny uchwyt na smartfona, którego w tym przypadku używam jako nawigacji. Tu ten wysięgnik był zaopatrzony w końcówkę do trzymania latarki. Ja ją wypieprzyłem i wsadziłem kamerę, bo latarkę mam po tej stronie. Zdecydowałem, że jednak kupię latarkę typowo rowerową, bo ta co prawda jest bardzo fajna, ale prawdopodobnie bardzo oślepia kierowców, którzy jadą z przeciwka. Więc wymienię na taką, która ma odpowiednio wyprofilowane zwierciadło, żeby oświetlać drogę. Tylko drogę, a nie walić po oczach tym, którzy jadą z przeciwka. No, dokupiłem jakiś mały dzwonek, żeby nie krzyczeć ciągle halo, halo, uwaga, sratatata. To jest mała sakwa na ramę. Właściwie to są takie dwie torebki połączone ze sobą. W sumie 2 litry pojemności plus no, taki bryzgoodporny futerał na smartfona, więc jeżeli byłaby jakaś mrzawka czy coś, to przerzucę to tutaj. Takim najbardziej istotnym zakupem to był ten bagażnik. Bardzo fajny, zrobiony ze stali chromo-molibdenowej, a nie z aluminium, z rurek. Ma udźwig, to jest bardzo ważne, o, więc można na niego załadować naprawdę sporo, 40 kg. Wymienię tę lampę, bo ona jest przystosowana do montażu na sztycy. Kupię taką dedykowaną do tak, żeby montować na te dwa otwory tutaj montażowe. Zamontowałem go normalnie do otworów montażowych w ramie, bez żadnych adapterów, bez niczego i w żaden sposób nie koliduje to z hamulcem tarczowym. To jest bagażnik o rozmiarze pozwalającym na zamontowanie do roweru z kołami 29 cali. No. Aha. A tutaj no, trzy sakwy wymienię, bo one wrócą z powrotem na rower poziomy. A tutaj kupię chyba taką zintegrowaną pakę, dwie boczne i górna. Zresztą jeszcze nie wiem, nie zdecydowałem. Na pewno to będzie to samo, znaczy tej samej firmy Sport Arsenal, bo jestem bardzo zadowolony z tych sakw. Naprawdę bardzo. One są świetnej jakości. Są dobrze uszyte. Tak pomyślane, żeby wszystko grało. Kiedy jadę, to piętami nie stukam w te sakwy. To może to też jest zasługa bagażnika. No, zresztą, gdyby była taka potrzeba, to można je jeszcze przesunąć. Tutaj jest bardzo duża możliwość regulacji. Także jest spoko. A tutaj no oczywiście to nie będzie wykorzystywane, jak będzie tutaj sakwa, ale dopóki jej nie ma, to można sobie jeszcze dodatkowe światełko tutaj do paska przyczepić. No i to tyle. Jeżeli będę się wybierał do Pragi, to nie, ale jeżeli nie, to wybiorę się na jakieś fajne miejsce, bo cały czas chodzi mi to po głowie, zapomniałem, jak się nazywa ta miejscowość, ale muszę ją odwiedzić. To jest jakieś 100 km stąd, więc nie tak daleko. Będzie akurat wypadzik na 2 dni.
No i w ten oto sympatyczny sposób dotarłem do Grodziska pod Strachowem. Teraz wbiję się tam w lasek. A tu już ciemno jest trochę. Ale zniechęcające są te chaszcze, bo to wszystko zarośnięte. A zwłaszcza tarnina jest upierdliwa. Ale jakoś się tutaj przebije. Bardzo niegościnne miejsce. A w sumie to teraz chyba idę po resztkach wału. Nie święte dęby, bo na święte to za małe. Tu być może było coś w rodzaju fosy. No, szkoda, że tak późno się wybrałem. Trochę ciemno jest, ale o, tu być może jest kryjówka jakiegoś zwierzaka, bo ścieżka biegnie pod korzenie. No. No cóż. O, żywokost. Trochę dziwne miejsce, jak na budowanie siedziby ludzkiej, no ale może kiedyś troszeczkę inaczej tu szlaki komunikacyjne przebiegały. Bo w tej chwili to jest totalne zadupie. O, kolejna nora, pewnie lisa albo borsuka. Widzę wyjście. O, i znowu doszedłem do wału.
No, ten dąb jest półświęty. Może mieć ze 150 lat. A pewnie to był jakiś, a tak, budynek niewielki. No i dobrze. Może to nie jest takie widowiskowe miejsce, no ale świadomość, że kilkaset, czy może i ponad 1000 lat temu ktoś tutaj mieszkał i to była spora grupa ludzi, no to jest fajne. Już. Rumak się zniecierpliwił i się położył. No dobrze. Po udanej wycieczce można sobie usiąść na własnej ławce przy stole, który się samodzielnie zrobiło we własnym lesie i napić się piwa kupionego w sklepie, bo sam nie potrafię tego zrobić. Oj, oj, ty też chcesz? Nie dam ci. Co mordeczka? Nie chcesz?
Nie lubi piesio, jak ta pyś dmucha tak, ojoj. No. Kończymy imprezę.